Piastów świętuje 90. rocznicę nadania swojej nazwy. Poprzednia nazwa, Utrata, została zastąpiona nową w wyniku konkursu w 1926 roku. Ogłoszono konkurs na nową nazwę i konkurs cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Zgłoszono bardzo wiele propozycji. Dość powiedzieć, że musiał się odbyć w dwóch etapach właśnie z tego powodu. Do tej rundy finałowej przeszły trzy propozycje. To właśnie między innymi Piastów, ale także Złotów i Różanów. Autorem propozycji nowej nazwy Piastów był 14-letni wówczas chłopiec, harcerz Zygmunt Kosewski, późniejszy honorowy obywatel naszego miasta, nie żyjący już niestety, który zgłosił właśnie tę nazwę i kilka innych. Nazwa Piastów cieszyła się ogromnym poparciem mieszkańców. Nic dziwnego, że obecne władze miasta zamierzają uczcić tę okrągłą i wyjątkowo interesującą rocznicę. Pierwsze takie wydarzenie odbędzie się już najbliższą sobotę, 2 kwietnia, o godzinie 19 w kościele świętego Michała Archanioła w Piastowie przy ulicy Elizy Orzeszkowej 23. Odbędzie się uroczysty koncert Warszawskiej Orkiestry Kameralnej Sonata imienia Bogumiła Łepeckiego. Koncert muzyki polskiej nazwany Gloria Polonika. Główna część obchodów przypadnie na początek maja. Odbywają się wtedy Dni Piastowa, który 3 maja 1952 roku uzyskał prawa miejskie. Będzie wiele atrakcji, będą oczywiście koncerty muzyczne, występy zespołów dziecięcych, młodzieżowych, duża część to rozgrywki sportowe, tradycyjne i nowe, ale także wystawy, spotkanie z poezją tradycyjne. W tym roku jako szczególną atrakcję zaplanowano w dniach 1-8 maja zlokalizowanie w pobliżu Urzędu Miasta osady historycznej pod nazwą Gród Piastowski.